Witamy się w kolejnym odcinku gotującym. Powiedz hej. Hej. Witamy się. Luna, prezeska, dalej prezesuje, tak? Mhm. I zaczynamy odcinek, bardzo różowy odcinek, bo będziemy robić świnkę z ciasta. Czyli zaczynamy od biszkoptu, a jutro wszystko będziemy kończyć, także no. Zaczynamy zabawę. Mhm. Od razu zachęcimy Was do subowania naszego kanału i lajkowania i komentowania, tak? Mhm. I od razu też pokażemy Wam, co będzie potrzebne, bo robimy klasyczny biszkopt biały. Nasz będzie z barwnikiem, żeby świnka była różowa i w środku. I robimy też na mące bezglutenowej, takiej, jakby ktoś poszukiwał, to jest bardzo dobry miks. Można odstawić już? Także będziemy potrzebować 200 g cukru, 200 g mąki bezglutenowej lub zwykłej i 8 jaj. Ja oddzieliłam białka od żółtek, bo wtedy mamy pewność, że nam ładnie się ubije. A jak nie chcecie, to nie trzeba, ale po prostu dłużej będzie to się ubijało. Co robimy? Świnkę. I nagrzewamy piec na 170 stopni, grzanie góra-dół. Także zaczynamy od ubijania jajek. Tu. Tak to. Mhm. Mhm. Wlewamy białka. Więc ubijam teraz białka z cukrem i jak zaczną się ubijać białka, to powoli będziemy dodawać cukru, żółtka później. Jaja. Zaraz uruchomisz, dobrze? Poczekaj. Jak nam się ubiją, to będziemy dodawać łyżka po łyżce cukru. Zaczynamy. Jak mamy już ubite białka z cukrem, to zanim dodamy żółtka, to jeszcze dodamy koloru, jeśli chcecie mieć kolorowy biszkopt. Ja sobie pomieszam te dwa, a ten będzie na jutro do kremu maślanego. Także no, tak sobie zabarwimy trochę, ale oczywiście podczas pieczenia, jak dodamy żółtka, to nie będzie takie ładne, śnieżno-biało-różowe, jak wiecie, jak przy kremie maślanym, nie? Ja. Mama doda, zaraz ty będziesz cała w barwniku. Trochę tamtego żelu i trochę tego, że pomieszamy sobie. Nie, to nie jest Anno, co ty. Jak mamy już ubite jajka z cukrem i barwnikiem, to krok po kroku teraz, w sensie krok po kroku, po trochu dodajemy mąki i mieszamy delikatnie szpatułką, aż do momentu dodania całej ilości mąki. Jak robicie klasyczny kształcik, bo oczywiście to jest przepis na klasyczny torcik też, to używajcie po prostu normalnej, dużej formy, takiej 21 cm, a jak robicie coś dziwnego jak my, czyli używajcie dziwnych foremek. My zrobimy w takim czymś, powiedzmy, że tułów, a to będzie na głowę. Więc co wyjdzie, to wyjdzie. My eksperymentujemy. Co? Tu. I wstawiamy do pieca na 170 stopni, jak już wcześniej mówiłam. I na około godziny, ale to obserwujemy, bo godzinę na pewno ten duży będzie się piec. Także myślę, że po pół godziny, jeśli pieczemy w takich dziwnych foremkach, warto sprawdzać papieczkiem. Biszkopty już upieczone, ostudzone, więc zabieramy się za robienie kremu, bo jak zaczniemy wykrajać z tego świnkę, to będzie crazy. Także klasyczny nasz tort to 250 g serka mascarpone już w misce.
ale ja tu przestawię. Nie musisz się przestawiać. Tu, Luna, chodź. Także jak już mówiłam, 250 gram serka mascarpone, 500 ml śmietanki 30. Więc to będzie po prostu krem do przełożenia naszej świnki. Tak, jeszcze ją przełożymy. Co? I do tego dwie łyżki cukru, pudru. I ten krem po prostu sobie teraz ubijamy. Krem mamy ubity. Zajęło nam to z 2 minuty. Patrz, chcesz skosztować sobie? Jak będzie smakowało wnętrze? Nie, nie, nie. Tak wyglądają nasze biszkopty po upieczeniu i teraz zacznie się zabawa. Więc z tego po prostu, wiecie, to będzie taka leżąca świnka. Nie robimy, że po prostu tak jak klasycznie na necie sprawdzam, są takie, wiecie, że głowy chyba tylko świnki, czy po prostu okrągłe, różowe. I nie znalazłam, żeby była taka mama. Taka świnka, wiecie, leżąca, a my zrobimy taką leżącą, nie? Więc zajmijmy się może najpierw głową. Ale ładna będzie świnka w środku. Chociaż tu przekłamuje trochę kamera, co? Kolory. Nie? Dobrze jest? Ale w ogóle ten blat, myślałam, że będzie większy. Ale to zmieści nam się świnka, będzie taka fajna. Nie, Miśku, teraz proszę się skupić na niepomaganiu mi. A to jest Luny, twórczość. Dobra, to ja wytnę, nie? Nie musisz. A. Może my wyjdziemy. A ty se nagrasz? Mamy wyjść? Dobra. Pa! Także moja wersja świnki to jest taka, wiecie, z polikami tutaj, nie? Więc nie, Luna. Więc ja tego nawet nie odcinam, jakby coś. Tej, że tak powiem, no nieważne. I po prostu jakoś kształtujemy teraz tą świnkę, a jeszcze się to wszystko, wiecie, jutro kremem zaszpachluje, więc to będzie ładnie wyglądać, mam nadzieję. Zmienię nóż. To teraz robimy tułów świnki. Nie wiem co robić. Będę miała całą noc koszmary, że ta świnia wygląda jak jakiś kloc. Luna powie, że zaraz będzie z odkurzaczem biegała. Kulisty tyłek musi mieć po prostu i będzie git. To teraz obkrajam jeszcze te przypieczone z góry, bo na to jeszcze będziemy tymi, że tak powiem, ścinkami, co teraz odcięłam z boków, budować jakby taką kulistą kopułkę, takie wiecie, plecki świnki, nie? Także bawimy się dalej i będziemy lepić z tego, nie? To teraz zabierzemy się za przekładanie kremem, ale najpierw przekroimy świnkę, no i będziemy powoli ją jeszcze sobie dopieszczać. Jeszcze przypomniałam sobie o tym, żeby nasączyć to. Także wiecie, jak ta świnka będzie wyglądać jak świnka, a nie rozpłynięty placek różowy, to będzie hit. Więc tutaj mamy pół soku z limonki, ze 2 łyżki cukru pudru i woda dolana, żeby nie był sam taki, wiecie, kwas. I teraz nasączymy sobie tym. Mama. Nie, mama to zrobi, Miśku. Ja wiem, że ty byś chciała. Ja. No. I przełożyłam sobie krem do rękawa cukierniczego, żeby było wygodniej. I przekładamy tą świnkę.
do środka jeszcze świeże malinki, takie rozpłaszczone, wiecie, żeby nie podnosić już. Kolejna warstwa i na górze robimy to samo. Głową robimy oczywiście to samo. Mózg świnki? Nie powinno się zrobić. Doklejamy jeszcze nogi, bo jednak mamy sporo tego ciasta, więc warto je jednak wykorzystać, niż z samego maślanego kremu miałby być. Miałaby być noga, nie? No. Tak jak widzicie, świnka teraz nie przypomina świnki. I ją teraz dokładnie zastryczujemy. Nie obkładamy kremem śmietanowym, bo to by nam eliminowało położenie czegokolwiek z masy cukrowej. Dlatego będziemy robić jutro krem maślany. I wtedy kremem maślanym jeszcze porobimy sobie warstwy i zrobimy, żeby świnka jednak bardziej przypominała świnkę niż jakieś żółwia, nie? No, uszy, ogonek i te sprawy. Także teraz to foliujemy dokładnie i wstawiamy do lodówki, a jutro kończymy zabawę i rzeźbienie świnki. Jest następny dzień i robimy krem maślany. Nagrywasz, tak? A pokazujesz mi. Następny dzień i robimy krem maślany, a później zabieramy się za dekorowanie świnki. Do kremu maślanego będziemy potrzebować 4 białka, jajka, 200 g cukru i 400 g masła w temperaturze pokojowej. A jak widzicie, to ja już jestem gotowa na świnkę, nie? To niby uszy świnki były, jak zamawiałam. Ocencie sami, czy to świnka. No, także do białek dodajemy cukier i idziemy od razu na parę wodną i mieszamy to do momentu, aż cukier się całkowicie rozpuści. Cukier już się nam rozpuścił, białka mają taką temperaturę, że jest gorące i pod paluszkami nie czujemy już cukru. Także możemy zabrać się za ubijanie białek w mikserze i ubijamy do momentu, jak dotkniemy ręką miski, to już, żeby nie było gorące i wtedy będziemy dodawać masełko. Już nie mamy gorącej miseczki, więc możemy dawać powoli masełko. I oczywiście, co przypomnę, jak zawsze przy robieniu tego kremu, to jak Wam się zważy w trakcie, to don't you worry. I jedziemy dalej, ubijamy. To się w końcu samo tak dobije i będzie idealny krem. Jego nie da się przebić. I uwaga, mamy pierwszą awarię urodzinową. Zamówiłam świnkę i nie mamy jej napompowanej, a ona musi stać. Jedzie szlafą. I ona musi być z helem, żeby sobie stała, bo ona ma takie nogi. I Luna będzie mogła ją sobie prowadzać. Ale już jest zamknięty nasz sklep, gdzie można by ją nadmuchać helem, więc Rafał ma misję i zobaczymy we vlogu, czy Rafałowi udało się spełnić tę misję. Kolorujemy kolor świnki. Damy tyle i zobaczymy. Różowy łatwo będzie zabarwić. Z różowym zawsze jest łatwo. Więc wszystko już mam gotowe, także patrzcie, tu jest świnka z wczoraj. Jeszcze nie wygląda jak świnka, zaraz odsłonimy. Dobra, teraz odsłoniłem też. Juhu! Mamy gotowy krem maślany i teraz do tego potrzebujemy wałeczek, albo nie potrzebujemy, ale ja mam wałeczek do masy cukrowej. I tu mamy masy cukrowe, różne kolorki, 3 do oczu i do uszu, ryjka, ogonka.
Tak. A tutaj pokazuję, bo nie pokazałam, jaki kolor używałam do masy maślanej. Baby pink. Na bazie oleju. To bez zbędnego gadania, ja się teraz zajmę za otynkowanie naszej świnki kremem maślanym. Świnka już jest gotowa i teraz zabieramy się za robienie detali, czyli z masy cukrowej nosek, uszy, ogonek i oczy. Robimy ramkę na nosek. Coś takiego. Trzeba zobaczyć. Teraz wygładzamy to w miarę możliwości i zdolności naszych i wycinamy dziurki w nosie świnki. To jak ona tu ma? Powiedzmy, że tak, nie? Teraz zabieramy się za robienie ogonka, bo wydaje się to łatwe. Ale jego właśnie Hanna wykałaczka wszędzie. Robimy pośladki świni, czyli przedziałek na pupie. Tak. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Jakieś. To jest pół godziny nad glancowaniem tyłka świni. Nie, nie wygląda jak dupa. Bo już ciasto jej widać wychodzi z tyłka. Krągłe pośladeczki. Operacja plastyczna dla świnki. Dodatki mamy już gotowe, to teraz można wbić ogonek. Coś takiego. I robimy z wykałaczką, nie? Żeby to się jakoś tam trzymało. I teraz tak. Oj, biedna świnka. Jezu, ta wykałaczka wychodzi. Dobra, wbijmy jej tak mocniej ten. Trzymasz się? Dupa gotowa. Teraz zabieramy się za uszy. Uznając, że przez przypadek wyszło mi jedno ucho, to teraz z drugim będzie problem. Aby nie spadło. Jak coś, to wbijamy na wykałaczki. I jak coś, to pierwszy raz mam w rękach masę cukrową, więc proszę nie krytykować. Dobrze? Tylko jest dobrze, nie? Bo tu tak... Co mam powiedzieć? Że dobrze wygląda, nie? I te łóżka są z wykałaczkami, ale patrz, tutaj się ładnie tak ugięło. Oczka robimy, nie? Czarne. Jakie będą, takie będą. O Jezus, patrzcie, nie pokazuj tego. Tu coś zaczęło mi się źle robić. No, na razie mamy zmianę koncepcji, że jednak używamy z białym, żeby zrobić takie bardziej cute oczka. Czyli robimy czarne i w środku takie, wiecie, cute plamki białe, nie? Jak to wyjdzie. O, proszę bardzo. Jakbyście chcieli wiedzieć, to tu patrzcie, nic profesjonalnego nie ma, żadnych narzędzi plastycznych specjalnych. Tu na przykład tym wykrajamy końcóweczką, to kółeczka większe tym. Także widzicie, wszystko da się samemu w domu zrobić. Także teraz robimy drugie oczko. Teraz robimy kopytka. I koniec. Jeszcze glitter, nie? To kopyta robimy wycinając kółeczka i delikatny rożek na środku wycinamy i tyle. Świnka gotowa. Wyszła dużo lepiej niż się spodziewałam, że wyjdzie ten, bo wizja była oczywiście, że to git wyjdzie. I powiem, że
finalnie wyszła lepiej niż miałam w wizji. Rafał, zobacz świnkę. Patrz, jaka pupcia. Tak, widzicie, świnka jest gotowa i kto wytrwał, a nie subuje, to dawać suby, bo jak wam, jak poczekaliście do efektów, to chyba warto subować ten kanał, także widzicie, tu macie przepis na dole w opisie oczywiście, w sensie składniki na normalny torcik, ale możecie też zrobić świnkę albo co innego sobie macie w wizji, widzicie, wystarczy dać kolorek, kształcik. I tu naprawdę nie było żadnych specjalistycznych form do tego. Wszystko wykrojone, uklepane. Także od razu w komentarzach, jak macie pomysł na jakiś fajny kształt, to piszcie. I pyknie 500 łapek w górę, to zrobimy taki film z jakąś waszą wybraną propozycją na dany kształt tortu. Także dziękujemy za oglądanie tego filmu. Dużo frajdy sprawił. Ekscytacja jest, więc teraz chłodzimy świnkę i jutro urodzinki, bo dziś jest sobota, a jutro 22 niedziela. To pa!